Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Znak, woblink.com oraz audioteka.pl przedstawiają Marek Krajewski. Dziewczyna o czterech palcach. Czyta Andrzej Zieliński. Nie powinieneś starać się odwracać uwagi przeciwnika i oszukiwać go, udając, że zrobiłeś złe posunięcia i mówiąc, że już przegrałeś partię, a wszystko po to, aby on stał się pewny siebie i nieostrożny, co więcej, niebaczny na twoje machinacje. Takie postępowanie to fałsz i oszustwo, nie biegłość w grze. Benjamin Franklin, The Morals of Chess. Prolog. LWów, 22 września 1939 W spojrzeniach mieszkańców upokorzonego miasta błyskały strach, pogarda i nienawiść. Z tych uczuć doskonale zdawał sobie sprawę major głównego zarządu ochrony pogranicznej i wewnętrznej NKWD Fyodor Malenkow. Siedział rozparty wygodnie w samochodzie gaz jadącym powoli pomiędzy grupkami czerwonoarmistów i przyglądał się wyboistej ulicy Łyczakowskiej, zabudowanej na tym odcinku brzydkimi małymi domami o ścianach pokrytych łuszczącym się tynkiem. Natomiast jego kierowca, Siemion Wołków, wytrzeszczał oczy w takim zdumieniu i zachwycie, jakby się znalazł na polach elizejskich w Paryżu. Malenkov wcale mu się nie dziwił. Wiedział doskonale, że temu analfabecie i wieśniakowi, który do niedawna rozrzucał kartofle po świńskich korytach w kołchozie pod Pierwomajskiem w obwodzie mikołajowskim, to nowe miasto kraju Rad jawi się jako perła kuszącego i nieznanego świata. Świata, który w dodatku rozkłada przed nami nogi, pomyślał z satysfakcją Maleńkow, Widząc ogromną bramę powitalną sporządzoną ze świerków, najpewniej wyciętych gdzieś w pobliskim parku. Jak ladacznica, która prosi by ją brać i brać. Major zamyślił się nad tym porównaniem, po czym zapadł w lekką drzemkę w ciepłych promieniach wrześniowego słońca. Nie dane było mu długo pospać. Wołków dotknął lekko ramienia swojego szefa. Malenkow drgnął i natychmiast się rozbudził. Powędrował wzrokiem za palcem kierowcy i ujrzał kilku wyrostków, którzy demonstracyjnie zatykali nosy i prychali głośno. Enkawudzista machnął ręką lekceważąco, w głębi duszy wcale się nie dziwił tym polskim wyrostkom. Sam, jadąc pomiędzy piechurami zwycięskiej armii czerwonej, czuł niekiedy zatykający odór ich niemytych od dawna ciał. W ciągu tych kilku dni marszu przez bezbronne połacie Polski Wschodniej dobrze by upoznał woń, jaka się dobywała z tych wynędzniałych mężczyzn ociekających potem i nękanych przez biegunkę. Wiedział, że jedyną ich rozrywką jest wywołujący mdłości spirytus zatruty aluminium z manierek, a jedynymi środkami higienicznymi po wypróżnieniu tylko trawa i liście. Nic zatem dziwnego, że bielizna, mundury i szynele żołnierskie pokryte były różnymi zaskorupiałymi widzielinami, które budziły wstręt i odrazę w tych delikatnych obywatelach faszystowskiej Polski. Odwrócił się, wstał i patrzył przez chwilę na wojsko, które maszerowało za jego automobilem. Piechurzy z pierwszych szeregów wpatrywali się w ten pierwszy radziecki samochód osobowy i salutowali majorowi z udawanym entuzjazmem. Bali się, że będzie szukał w ich oczach ukrytych, burżuazyjnych uczuć, które niejednego już postawiły przed katem. Ale on, tym razem bez żadnych złowrogich intencji, przyglądał się ich uśmiechniętym, nierzadko skośnookim obliczom i niskim czołom, na które nasuwały się zbyt duże, spiczaste czapki ozdobione czerwoną gwiazdą, zwane budionówkami. Z pewnym, nawet rozczuleniem, lustrował stopy tych niewysokich mężczyzn niekiedy mających brudne onuce za całe obuwie. W zamyśleniu patrzył na ich karabiny wiszące na kradzionych po wioskach sznurkach do wieszania prania. któryś z nich pomachał ręką do nielicznych mieszkańców lwowa stojących na chodnikach w ponurym milczeniu. Ludzie odpowiedzieli mu nieokreślonym pomrukiem. Nikt mu nie odmachał, nikt się nie uśmiechnął do wyzwoliciela. – Coś ci powiem, Siemion – odezwał się major. – Wiesz, co mówią ci Polacy o naszych czapkach wojskowych? – Nie wiem, towarzyszu majorze. – Śmieją się, że w tych sukiennych naszych szpicach wszyscy sobie urządzają partyjne spotkania. Siemion milczał. Czyżby major go prowokował? Wypróbowywał jego prawomyślność, jak to się czasami zdarzało? Zacisnął ze złością szczęki i spojrzał na swego szefa szczerymi, wielkimi, wodnisto-niebieskimi oczami. Nad jego czołem jeżył się zawadiacki czub przetłuszczonych włosów, który wystawał z pod czapki. Niedługo nasze wszy przerzucą się na tę polską swobocz, wrzasnął, przekrzykując ryk silnika, i niech ich zeżą doszczętnie, towarzyszu majorze. Co racja, to racja, poparł go maleńkow. Ty szczery człowiek, sowiecki. Właśnie tak należy życzyć naszym wrogom. Niezmiernie lubił tego niepiśmiennego kołchoźnika, od kilku dni zastępującego jego osobistego adiutanta i kierowcę, który zapadł na dyfteryt. Dla Wołkowa świat był areną tak całkowicie wypełnioną zmaganiami stalinowskiego dobra z kapitalistyczną zarazą, że nie było w nim już miejsca na jakiekolwiek niuanse. Albo jesteś z nami, albo przeciw nam. Tak bezgłośnie mówiły usta siemiona, gdzie szczerby pomiędzy popsutymi zębami kierowcy były smutnym wspomnieniem wiejskiej zabawy, na której czterej bracia pewnej krasawicy, pouczyli go, jak zgubne mogą być zbyt nahalne zaloty. Jego szef gwizdnął i uderzył się po udach zdeformowanymi i pokrytymi bliznami dłońmi. Tak zawsze okazywał uciechę. Kierowca wiedział, jaki będzie ciąg dalszy tej wesołości. Zaraz nastąpi jedno skazań, w których szef będzie mu tłumaczył zawiłości tego świata. Owszem, Malenkowa bardzo bawiło edukowanie filozoficzne Siemiona, które było zresztą rzucaniem grochem o ścianę. Choćby nauczyciel dwoił się i troił, jego słowa nie robiły na uczniu większego wrażenia. Były zatem wyłącznie retoryczną zabawą i rozrywką dla jednego i dla drugiego. Kiedy szofer był proszony o komentarz do słów wykładu, natychmiast opowiadał jakieś historie z rodzinnej wsi, których wspominanie bardzo go bawiło, i które, jak sądził, odnoszą się w sam raz do wywodów szefa. Kiedy zaś pouczanie się kończyło, niezmiennie wznosił oczy ku niebu i świstał przez wybrakowane uzębienie. To wszystko bardzo mądre, towarzyszu Majorze, i dziękuję, że towarzysz Major mnie tu oświecił, ale ja wiem jedno. Trzeba kochać Batkę Stalina i o nic się nie martwić. Wtedy Maleńkow wybuchał śmiechem i klepał symiana po ramieniu. W czasie tych rozmów wchodził do prostolinijnego świata swego szofera, gdzie wszystko było oczywiste i niewątpliwe. Dlatego tak właśnie lubił to swoje proletariackie ewangelizowanie. Mógł choć na chwilę odetchnąć od subtelnych intryg i prowokacji, jakimi zajmował się na co dzień, szukając w szeregach wojska zdrajców i przyszłych deserterów. Mógł też odpocząć od dławiącego strachu, który go przepełniał od dwóch lat, kiedy to w więzieniu na Łubiance wyrwano mu wszystkie paznokcie i zmiażdżono palce. Wspomnienie Łubianki wywołało lawinę smutnych refleksji. Zagłębił się w nich i nie od razu rozpoczął uświadamianie Symiona. Milczał i przesuwał pustym wzrokiem po najbliższym otoczeniu. Ulica Łyczakowska na tym odcinku była już inna. Małe kamienice ustąpiły miejsca dużym, secesyjnym gmachom. Po lewej ręce przesuwał się dobrze znany mu szpital wojskowy, gdzie on sam leczył sferany postrzałowe równo ćwierć wieku wcześniej, kiedy rosyjska armia, wówczas zbrojne ramię cara, po raz pierwszy w historii zajęła Lwów. Niech pan spojrzy, towarzyszu majorze, powiedział Siemion i wskazał na warsztat szewski, z którego witryny zwisała czerwona flaga. Temu to nie śmierdzimy. Pod szyldem szewc N. Weiswasser stał niewysoki, ubrany na czarno mężczyzna. Otoczony małymi dziećmi salutował do okrągłej atłasowej czapki z daszkiem. Miał łzy radości w oczach. Czerwona płachta zwisająca z witryny wypełnionej butami była bardzo wąska i nawet z tej odległości widać było, że z jej dłuższego boku sterczą strzępki białego materiału. Była to najpewniej polska flaga, biało-czerwona, którą rozdarto wzdłuż, wystawiając na widok jej słuszną połowę, ozdobioną sierpem i młotem wyciętymi z żółtej bibuły. Tak, tak, polscy faszyści – Major prychnął śmiechem, patrząc na szewca wejs Chcieliście Polski bez Żydów, a będziecie mieli Żydów bez Polski. Zbliżali się już do końca ulicy. Malenkow uznał, że czas najwyższy podzielić się z podwładnym swoimi przemyśleniami. Coś ci powiem, Siemion, zaczął jak zwykle. To dobrze, że za nami ciągnie się ten odur, a wiesz ty, dlaczego to dobrze? Nie wiem, towarzyszu majorze, odparł szofer. I w swoim stylu natychmiast przystąpił do jednej ze swych kołchozowych opowieści. Ale pamiętam, jak u nas śmierdziała jedna baba, co to jeść niby nam dawała. O, ta to dobra była. Wody się bała, Skubana. A wie towarzysz Major, że nie umyła się nawet wtedy, kiedy medal dostała? Medal za to, że jej świnia małe urodziła. Wie towarzysz Major, dużo było tych małych, dwadzieścia prosiaków, aż dwadzieścia. Nie sądzisz, malenkow uśmiechnął się lekko, że ten medal raczej się świni należy niż babie? Siemion najpierw wytrzeszczył oczy, słysząc jak szef najgrawa się z sowieckiej hodowli trzody chlewnej, a potem, ujrzawszy jego rozbawioną jak u małego Urwisaminę, ryknął śmiechem, niechcący naciskając przy tym klakson. Dwaj Polacy w sfatygowanych garniturach i bez krawatów, stojący przy krawężniku koło starej zbrojowni, wzdrygnęli się od tego dźwięku, który przeszył powietrze. Szybko się jednak opanowali i spojrzeli zuchwale w oczy Maleńkowa, demonstracyjnie zaciskając palce na swych nozdrzach. Nagle za nimi na chodnik wtargnęło kilkunastu robotników. Przepchali się przez tłum i stanęli tuż za tymi, którym przeszkadzała woń wyzwolicieli. Nad ich głowami rozwinął się transparent z napisem Lwów sowiecki, wita zwycięskich wojowników z kraju rad. Łopotały czerwone flagi, a na tablicach, wysoko umocowanych na kijach, uśmiechały się szeroko portrety towarzysza Stalina i jego przybocznych: Kalinina, Woroszyłowa, Mołotowa i Chruszczowa. Jeden z demonstrantów, pijany i chwiejący się na nogach, ujrzał niebieską czapkę kawudzisty i ryknął z zachwytu. Wtedy jeden z bezkrawatowców, jakich nazwał w myślach Maleńkow, plunął mu pod nogi. Major uznał, że nadszedł czas interwencji. Zatrzymaj się, powiedział cicho do szofera. Ale już. Wyszarpnął z kabury nagan i wyskoczył z gazika. Podbiegł do dwóch mężczyzn, którzy nie lubili zapachu ludzi sowieckich. Ci cofnęli się i odwrócili gwałtownie, aby uciec. Natrafili jednak na mur aktywistów, którzy odcięli im drogę. Na kolana z połącz krzyknął malenków, przykładając jednemu z mężczyzn rewolwer do czoła na kolana. Piechurzy maszerujący ulicą, zatrzymali się, szczęknęły zamki, kiedy przeładowywali karabiny. Mężczyzna z lufą przy czole stał zdezorientowany. Na jego nieogolonym policzku pojawiła się stróż potu. Z poszarpanej koszuli bez kołnierzyka wystawała brudna, chuda szyja. To jakiś robotnik. Będzie z niego jeszcze dobry proletariusz, ale najpierw musi poznać żelazną sowiecką pięść, pomyślał Malenkow. Był spokojny i opanowany. Z łagodnym uśmiechem wymierzył mężczyźnie siarczysty policzek i rzekł po polsku. Na kolana ja powiedział. Mężczyzna zachwiał się, ale nie posłuchał rozkazu. Wtedy major obniżył rewolwer i nacisnął cyngiel. Huk wstrząsnął ulicą. Z płuc mężczyzny wydobył się syk, tak jak to się dzieje, gdy ktoś stara się powstrzymać okrzyk bólu. Dym na chwilę zasnął enkabudziste i jego ofiarę. Kiedy się rozwiał, mężczyzna leżał na chodniku. Nie powstrzymywał już odgłosów cierpienia. Jęczał i trzymał się za zgruchotaną piszczel, wokół której rozlewała się kałuża krwi. Malenkow nastąpił swoim nienagannie wypastowanym butem oficerskim na kapelusz mężczyzny i rozdeptał go powoli i dokładnie. Ty nie chciał na kolanach! krzyknął. To teraz leży. Podszedł do drugiego mężczyzny i przyłożył mu nagan do brzucha. Na kolana swołocz, jak kolega. Kapelusz z głów. Ten padł i zdjął kapelusz. Cały drżał ze strachu. Malenkow wyrwał mu z ręki nakrycie głowy i rozgniótł je obcasem z takim wstrętem, jakby miażdżył Karaczana. Potem wrócił powoli do gazika, stanął na stopniu. Jedną ręką trzymał się dachu, drugą podparł bok. Spojrzał na tłum i wrzasnął. — Słuchać, chamy! Co teraz mówię? Słuchać! — Wy już nie wąchacie, a? Już wam nic nie śmierdzi, a? Tłum zakołysał się w milczeniu. Proletariusze opuścili flagi i propagandowe tablice. Co ma to miasto na godle? No co? Krzyczał Malenko w potężnie. Lwów jest ci zawsze wierny Polsko. Semper Fidelis, taki jest napis. Właśnie taki. Ja dumał, że ludzie z tego miasta tak wiernego będą się bić do upadłego, żeby obronić. Tak jak wy bronili się przed Ukraińcami w 18 tam godu. Ale wasz komandir, pan generał Langner, oddał nam lwów bez jednego strzału. Nie Skapitolował Skapitulował tchórz grzecznie i pokornie. Powiedział, wy dobrzy Słowianie, tak jak my, alwowiany do siebie tak. No tak, my bez szans. Armia czerwona na proch by nas starła. Pan generał Langner, on mądry, on wiedział, że my bez szans. Poddajmy się braciom Słowianom, skazał. Da, wy tak wygawariły, moi kochany lwowiany. I od samego utra siedzieli w oknach, stali na ulicach i żdali wielkich rycerzy Kremla, wielkich bojców Boga Stalina. I co? A? Rybiatu uwidzieli. Rybiatu, obdartych i zmęczonych młodych chłopaków. Takim dzieciom wy się poddali, wy je pany. Zmatrycie na nich i wąchajcie ich odór. Ale to na nie ich odór, ale wasz. Wy znajdziesz to tak śmierdzi. Wasze tchórzostwo. Gdybyście walczyli jak mężczyźni o to miasto, to ja pierwej bym podszedł do takiego obrońcy i oddałbym mu cześć. A tak to ja mogu tolka na na niego. Plunął w kierunku klęczącego mężczyzny. Ludzie spuścili oczy ku ziemi i słuchali w otępieniu tych słów bolesnej prawdy. Major mocno poczerwieniał na twarzy. Przez jego napuchnięte oblicze przelatywały jakby wibracje gniewu. — Na kolana, chamy! wrzasnął i wzniósł ku niebu zdeformowane dłonie. — Wszyscy na kolana przed nowym panem! Jeden z członków Komitetu Powitalnego, ten najbardziej pijany, Ukląkł z błazyńskim uśmiechem tuż obok dwóch upokorzonych współobywateli i uniósł ręce nad głowę, jakby się faktycznie poddawał. Malenkow natychmiast się uspokoił. Panował już nad sobą całkowicie. – Ty mała diec – powiedział do klęczącego proletariusza. – A nad wami, rybiata – spojrzał przed siebie. Ponad triumfalnymi flagami ponad transparentem witającym wyzwolicieli i ponad portretami symbolicznych i nowych władców miasta. Spoglądał uważnie na ludzi tłoczących się pod starą zbrojownią. Lwowiacy odwracali się i odchodzili, nie patrząc na siebie. Niektórzy mieli łzy w oczach. – A nad wami, rybiata – powtórzył Malenko – to my jeszcze popracujemy, oj, popracujemy. Siemion patrzył na swego pana w niemym podziwie. Właśnie otrzymał jedną z ważniejszych lekcji w życiu. A wieczorem zapomniał o niej i rzucił się w wir zabawy. 22 września 1939 roku polski lwów po raz drugi w historii dostał się pod rosyjskie panowanie. Niektórzy mieszkańcy pragnęli tego z całego serca. Ciepła pogoda sprawiła, że w północnych dzielnicach miasta, zamieszkanych przez biedotę, do białego rana ciągnęły taneczne korowody, w których nie brakowało i sowieckich żołnierzy. Rozradowani i pijani rozrzucali po bramach wymiociny, a w zaułkach kawalerskie choroby. Zdrajcy lali w gardła wykwintne wódki smakowe rozgrabione w fabryce Baczewskiego, a komuniści, siedzący u Brygidek, jak nazywano lwowskie więzienie, czekali na upragnioną wolność przyniesioną im przez wojsko kraju rad. Wśród nich był pewien stary sowiecki agent. Nie miał żadnych złudzeń co do tego, jaka czeka go przyszłość. Zbyt dużo wiedział na temat sowieckiego aparatu terroru i pewnej sprawy sprzed lat. Zdawał sobie sprawę, że major Fiodor Malenkow o ile żyje, na pewno tu po niego przyjdzie. Kiedy następnego dnia po zajęciu Lwowa ten rzeczywiście wszedł do celi starego szpiega, więzień zachował pozory i wyciągnął rękę do wyzwoliciela i starego znajomego. Malenkow ucałował go serdecznie w usta, jak sowiecki żołnierz ukraińskiego chłopa na jednym z propagandowych plakatów. Obaj wiedzieli, że jest to pocałunek śmierci. Rozdział pierwszy Lato roku 1922 było bardzo upalne, zwłaszcza we wschodnich województwach Rzeczypospolitej. Rzeki i bagna Polesia i północnego Wołynia parowały obficie i ludzie poszukujący leśnych owoców w przepastnych borach prawie nie mieli czym oddychać. Biedacy i wiejscy wyrobnicy, dla których nie było pracy w czasie kiepskich żniw, smętnie snuli się po polanach i uroczyskach, leniwie oganiając się od chmar komarów i meszek mogli mówić o szczęściu jeśli po całym dniu poszukiwań przynieśli do domu kilka kubków jagód lub kobiałkę grzybów zwanych od swej barwy lisiczkami która nie wystarczyłaby na kolację nawet dla dwójki dzieci ryby w rzekach trzymały się blisko dna i tylko nieliczne z nich zwłaszcza niewielkie okonie podpływały pod powierzchnię gdzie czekało na nie mnóstwo haczyków z nanizanymi przynętami z powodu niskiego stanu wody i ciągłego wzrostu jej temperatury nawet one traciły ochotę na żer. I co więcej, wraz z obniżaniem się lustra wody bardzo dobrze widziały zaczajonych wędkarzy. Coraz częściej brakowało im tlenu. Aby go znaleźć, wypływały na powierzchnię i tam zdychały powoli. Ludzie wypatrywali je i wyciągali, by potem w palącym słońcu suszyć je na płotach. Targi w małych miasteczkach prawie zamarły. Ukraińskie przekupki oferowały jedynie suche, bardzo drobne i pomarszczone jabłka oraz pokryte plamami małe pomidory. Bartnicy, żyjący w przepastnych borach, z przerażeniem patrzyli na swe wysuszone barcie. Żydowscy handlarze starzyzną zdzierali gardła, a ich chude habety robiły bokami, ciągnąc wózki wyładowane towarem, którego nikt nie chciał. Kilogram masła osiągnął przerażającą cenę pięciu tysięcy marek. Ze strachu przed wyczerpaniem wody beczkowozy przestały jeździć po miasteczkach, a gumowe węże do spryskiwania ulic leżały teraz bezczynnie i pokrywały się kurzem. W kościołach, cerkwiach i bożnicach wznoszono modły o deszcz, a worożychy w ciemnych pogańskich gajach dwoiły się i troiły, by odkryć, co przyniesie przyszłość. W myślach mieszkańców pojawiło się słowo nieczęsto używane na tych urodzajnych ziemiach brzmiało ono głód. Niepokoiło ono nie tylko parobków i bandosów, ale również właścicieli ziemskich, takich jak pan Zenon Makarewicz, jadący w ten upalny lipcowy dzień pociągiem relacji Wilno-Mochylany. Ten laty fundysta, do którego należały ziemie rolne, młyny i lasy w okolicach Dąbrowicy w powiecie Rówieńskim oraz pełen ksiąg i obrazów pałac w Worobinie, nie bał się, iż głód udręczy jego samego, jego starego ojca i jedyną córkę siedzących obok niego w salonce klasy pierwszej. On się raczej obawiał gwałtownych reakcji pracowników rolnych uwijających się na jego polach, albo robotników, tych, którzy w jego licznych młynach nie będą mieli materiału do przeróbki, a pieniędzy żądać będą tych samych. Zawsze zbyt dużo. Makarewicz czytał w gazecie o wszystkich klęskach przedłużającej się suszy, i każde słowo, każde zdanie artykułu utwierdzało go w przekonaniu, iż powinien sprzedać, choćby tracąc na tym, cały swój majątek i przenieść się z rodziną do większego miasta, do Saren, Łódzka czy Równego, gdzie policja pilnuje bezpieczeństwa, a klęski żywiołowe nie niosą tak strasznych skutków, zwłaszcza ludziom zamożnym. Tam mógłby wieść wygodne życie rentiera, jego staruszek ojciec dostać odpowiednich kompanów do bridża, a jego ukochana żona i córka obracać się w lepszym urzędniczym i wojskowym towarzystwie. Tam córce znalazłby odpowiedniego męża, tam cieszyłby się wnukami. Właściciel ziemski otarł czoło wielką białą chustą, poluzował krawat i całkiem rozpiął kamizelkę. Bawełniany materiał jego lśniąco białej i starannie wyprasowanej koszuli był zbyt gruby na taki upał. To też nasiąkała ona potem szczególnie na piersi i brzuchu. Przez otwarte okno dochodziła do salonki żywiczna woń rozpalonego słońcem lasu. Na Zenona Makarewicza seniora, który drzemał skulony w fotelu w swym czarnym staromodnym surducie, najwyraźniej działała ona usypiająco natomiast na piętnastoletnią Paulinę wręcz przeciwnie, bardzo pobudzająco. Dziewczynie chciało się tańczyć, śpiewać i oznajmiać całemu światu, że oto poprzedniego dnia dostała sekretny liścik od młodego hrabiego Leszka Radomińskiego, którym ten starszy od niej o pięć lat kawaler z sąsiednich dóbr ordynackich wyznawał jej miłość i błagał o dyskretne spotkanie przy głazie nad strumieniem w baranich peretokach, gdzie, jak głosiła legenda, wszystkie pragnienia się spełniają. Teraz siedziała w swej letniej sukience i machała nogami, jak mała dziewczynka, a wstążka na jej białym, płaskim kapeluszu powiewała w przeciągu. W dłoniach trzymała gałązkę świerku, z której wyrywała igły, a jej duże, okrągłe oczy wciąż wpatrywały się w ostatnią igiełkę na samym dole. – Co ona mi powie? – myślała Paulina. – Pan Leszek na pewno mnie kocha? A może tylko lubi? Szanuje? Pociąg zwolnił i po chwili zatrzymał się. Pan Makarewicz zamknął okno w obawie przed sadzą, która mogła popruszyć jego piękny, jasnoszary, prążkowany garnitur. Rzeczywiście, za oknem pomknął obłok czarnego dymu i płatek sadzy przylgnął do szyby. Do ich uszu doszły odgłosy bieganiny, chrapliwe śmiechy i tęgie pokrzykiwania. Starszy pan Makarewicz ocknął się z drzemki. Już jesteśmy blisko równego? zapytał. Nie, dziadku, odpowiedziała Paulina. Pewnie gdzieś dopiero pod kostopolem. Za oknem pojawił się jeszcze jeden obłok dymu, ale był inny, niebiesko szary. I przypłynął gdzieś z dołu. Makarewicz junior zdziwił się nieco i podszedł do okna. Uchylił je nieznacznie i do salonki wpadła woń kiepskiego tytoniu. I wtedy w obramowaniu okna, na tle sosnowego lasu, pojawiła się twarz, której Zenon Makarewicz już nigdy nie zapomni. Twarz otoczona wiankiem niechlujnej brody, duża, mięsista, o wąskich ustach i rysach nieco tatarskich. Paulina stanęła obok ojca i z zaciekawieniem wpatrywała się w mężczyznę. Ten na jej widok otworzył usta w szerokim uśmiechu. Zabłysły złote zęby i z za tych zębów doszedł wesoły okrzyk. Tut, tut rybiata, tut krasawica. W sąsiednim wagonie nagle gruchnął strzał i coś zaszeleściło w liściach krzewów rosnących przy torach. Makarewicz senior spojrzał przez okno i zobaczył nogę w spodniach od kolejarskiego munduru, która wystając z pokrzyw drgała w agonii. To wszystko oznaczało jedno napad na pociąg. Chowaj się, krzyknął do wnuczki. Właś pod kanapę. Jego syn zamknął obie pary drzwi prowadzące do salonki na Zasówki, wyjął spokojnie Browning i stanął na środku przedziału, uważnie patrząc to w jedną, to w drugą stronę, skąd mogli nadejść bandyci. Dużo słyszał o napadach rabunkowych na pociągi, urządzanych na dzikim wschodzie, jak nazywano kresy. Wiedział, że opryszki terroryzujący ludzi są najczęściej uzbrojeni w widły i w siekiery, a broń palną mają tylko nieliczni. To też z ufnością patrzył na swój pistolet, przekonany, że sześć strzałów wystarczy, by pogonić tę czeredę, zwłaszcza, że zaraz pewnie nadjedzie drugi pociąg. W tym pulchnym pięćdziesięciolatku obudził się obdarzony zimną krwią niedawny porucznik z grupy poleskiej generała Antoniego Listowskiego, którego nazwisko trzy lata wcześniej doprowadzało bolszewików obleganych w Unińcu do palpitacji. Rozległy się szybkie, ciężkie kroki na korytarzu. Jeszcze jeden wystrzał i przeraźliwy krzyk kobiety. Paulina wsunęła się pod kanapę, jej ojciec mierzył w drzwi, z za których dochodziły hałasy, dziadek zaś dzierżył duży scyzoryk w drżącej dłoni pokrytej starczymi plamami. Na jego głowie jeżyły się groźnie resztki włosów. Huk wystrzału wdarł się teraz do salonki. Kula, wybiwszy szybę, utkwiła w jasnej, tłoczonej tapecie, wyrywając w niej dziurę. Z jej poszarpanych brzegów uniosły się dwie stróżki dymu. Przewidywania co do uzbrojenia napastników najwyraźniej się nie sprawdziły. Musieli mieć spory zapas amunicji, skoro ją marnowali, strzelając na oślep. Salonka nagle zadrżała w posadach. W otoczce drzask i kawałków szkła wpadł do wnętrza złotozębny bandyta. Makarewicz wymierzył i strzelił. Wydawało się, że w przedziale ktoś rozpylił gruszką krwawą mgiełkę. Paulina, wciśnięta pod kanapę, ujrzała, jak obok niej pada na podłogę człowiek, którego twarz zobaczyła w oknie. Widziała teraz bezbrzeżnie zdziwione oczy, nad którymi ziała krwawa dziura, wybita ojcowską kulą. Zobaczyła, jak w momencie uderzenia o podłogę zafalował jego policzek, a złote zęby potarły o siebie ze zgrzytem. Wtedy jeden z napastników wykopał drzwi do salonki z drugiej strony. Rozległa się potężna kanonada z trzech stron: od dwojga wyważonych drzwi oraz od rozbitego okna. Co chwila głowa któregoś z bandytów pojawiała się na chwilę i rozlegał się strzał. Na szczęście każdy dotąd był niecelny. Zenon Makarewicz miał tylko pięć kul. Musiał rozsądnie je dozować i strzelać w chwili, gdy absolutnie był pewien trafienia. Nie było to łatwe. Przeciwnicy byli ostrożni. W drzwiach i oknach pojawiały się tylko ich skronie i oczy. Jeden wychylił się mocniej, i Makarewicz strzelił właśnie wtedy. Kula zdarła bandycie futrzaną czapę i najpewniej zadrasnęła go tylko, bo zamiast krzyku Polak usłyszał syk i przekleństwo. Oj, ob twoje, Mati! Zostały mu cztery kule. Wtem do wagonu wtargnęło z dwóch stron po trzech mężczyzn naraz. Zaczęli walić po salonce na oślep. Jednego z nich Makarewicz trafił w pierś. Zostały mi trzy kule, policzył w myślach. Nagle poczuł ból pod obojczykiem i upadł na podłogę. Jeden z napastników schylił się i jeszcze raz strzelił w kierunku Makarewicza. Ten usłyszał płacz swej córki. Leżąc, odwrócił się do niej i widział jak krew tryska z pod jej pachy. Poczuł chwilową ulgę. Ta śmiercionośna kula, przeznaczona dla niego, trafiła w Paulinkę i uchroniła ją od pohańbienia. Potem eksplodowało mu czoło i poczuł ulgę wieczną. Do salonki wtargnęło jeszcze więcej bandytów. Zenon Makarewicz senior stał bezradny i zataczał kręgi swym scyzorykiem. Widział zgon swego jedynego syna i słyszał przedśmiertny krzyk jedynej wnuczki teraz już tylko nędznym nożykiem bronił swego niepotrzebnego nikomu życia. Nie miał się jednak przed kim bronić. Nikt nie chciał z nim walczyć, nikt nie zwracał na niego uwagi. Bandyci miotali się po salonce, w swych futrzanych czapach, ozdobionych czerwonymi, emaliowanymi gwiazdami, w połatanych mundurach zapinanych na kościane guziki, w wysokich, brudnych butach, ściągniętych zapewne polskim trupom na polach bitew niedawnej wojny. Napychali sobie kieszenie wszystkim, co tylko się w nich mieściło, pokrzykując przy tym wesoło. Rozsiewali wokół woń gnoju, alkoholu i potu, którym spływali w piekielnym skwarze stojącego pociągu. Rozmawiali w bandyckim Esperanto, w którym pobrzmiewała polszczyzna, ruszczyzna i jidysz. Nagle jeden z nich, zwany przez kolegów Tawariścz Stanisław, Schylił się pod stół i wyciągnął portfel z kieszeni martwego mężczyzny. Zaczął przeglądać dokumenty urzędowe, jakie ów wiózł do równego. Najwyraźniej analfabeta patrzył z rozdziawionymi ustami na dwugłowe carskie orły na pieczęciach. Wydawał przy tym niskie pomruki zadowolenia, jak borsuk, który dopadnie w lesie ścierwo porzucone przez rysia. A to reakcyjne barachło, nagle krzyknął. Do mojej dupy się przyda. Orłem carskim się podetrę. Przedtem się odestrałem, to teraz się podetrę. Jego kamraci roześmiali się donośnie, pokazując czarne i złote zęby tkwiące w sinych dziąsłach. A to czyścioch jeden wrzeszczeli. Mężczyzna zsunął spodnie i ukucnął. Wtedy starzec rzucił się na niego ze swym scyzorykiem. Dwaj młodzi junacy złapali go za ręce i przycisnęli do ściany. Tymczasem ten, co chciał użyć dokumentów jako papieru toaletowego, świsnął przez zęby. No, no, no! To tutaj się nasza piękność schowała! No, no, no! Sięgnął łapą pod kanapę, chwycił Paulinę za nogę i wyciągnął. Rzucił ją jak zakrwawioną lalkę na stół, a potem zadarł jej sukienkę i chwycił się za krocze. Nieprzytomna, powiedział do swoich kompanów. No to ją zaraz odsucę. Piętnastoletnia Paulina Makarewicz nawet po śmierci nie uniknęła pohańbienia. Towarzysz Stanisław rzucił się na nią i przygniótł ją do blatu. Przewrócił oczami na znak rozkoszy. Jego kompani odwrócili oczy. Jeden wybiegł z salonki ciężkim truchtem. I wtedy pojawił się wysoki, szczupły mężczyzna. Wyjął nagan i przyłożył lufę do skroni bandyty. Ten przestał się ruszać, po czym oderwał się od dziewczyny i zapiął spodnie wściekle sapiąc, że mu nie pozwolono osiągnąć upragnionego celu. Jesteś dziką bestią, Staszku? Zapytał łagodnie mężczyzna. Kto widział, żeby trupa gwałcić? Czy to się godzi istocie ludzkiej? Cichy i spokojny ton głosu mocno kontrastował z wrażeniem, jakie zrobiła na bandytach interwencja szefa. Skupili się przy drzwiach i spoglądali na siebie niepewnie. Sprawiali wrażenie, jakby chcieli wyjść i nie być świadkami tego, co teraz nastąpi. Ona nieprzytomna, nie martwa, towarzyszu Marcinie. Tak myślałem, odparł Stanisław cicho i opuścił z szacunkiem głowę przed przełożonym. Przepraszam, szefie, jeszcze ciepła była. Kogo przepraszasz? No kogo? Zapytał Marcin, schował nagan do kabury i przeszedł się po salonce w tę i we w tę. Jego bryczesy wpuszczone były w oficerki tak starannie wypucowane, że wydawać się mogło, iż rozsyłają po wagonie błyski słońca. Biała koszula z bufiastymi rękawami i romantycznym kołnierzem ala la Juliusz Słowacki nadawała mu wygląd poety lub muzyka, który rozgrzany swą sztuką wstał na chwilę od pióra lub od fortepianu. Rozumiem, Staszku, ciągnął w całkowitej ciszy, że chcesz odreagować napięcie, zmęczenie, strach przed śmiercią i dać upust swej energii. Tak. Ale żeby to robić, stanął przed nekrofilem na szeroko rozstawionych nogach. Jego głos stał się nagle ostry i wysoki. Ale żeby to robić, skórwy synu, wrzasnął, nie musisz trupa ruchać. Wyciągnął nagan, przyłożył do głowy Staszka. – Baćko, błagam! – zajęczał gwałciciel. Nad głową zboczeńca wykwitła ciemnoczerwona chmura dymu. Kawałeczki mózgu spryskały ścianę. Zabity osunął się na podłogę, a jego skórzane spodnie wydały dziwny szelest. – Mało wam kobiet, towarzysze? – zapytał szef łagodnym głosem. – Mało? – W każdej wiosce macie po kilka żon. Pamiętajcie! – tak jak Staszek, to u mnie skończy każdy, kto zamieni się w bestię. A teraz do roboty: dawać wszystkie łupy Maksymowi. Napastnicy wybiegli z salonki. Herszt zbliżył się do dziadka z bezczeszczonej dziewczyny, który siedział bezwładny jak kukła na wybitym aksamitem fotelu. Łzy lały mu się po wychudłych policzkach i skapywały z brody. Los go nie oszczędzał. I wtedy, gdy zesłany na Sybir wraz z czterema braćmi po powstaniu styczniowym, widział, jak wszyscy oni umierają po kolei pod kozackim knutem, i wtedy, gdy jego dwaj synowie zginęli w roku piętnastym pod gorlicami, powołani do nienawidzonej carskiej armii. Ale teraz, w tym krańcowym cierpieniu, nieoczekiwanie los stał się dla niego łaskawszy. Łzy i popękane szkła drucianych okularów rozmazały mu obraz wnuczki. Nieżywej i gwałconej po śmierci. Tego już nie widział. Nie słyszał też, co do niego mówił towarzysz Marcin, czystą i kunsztowną polszczyzną. Starzec wpatrywał się w jego usta, rozumiał każde słowo z osobna, ale kiedy chciał pojąć zdanie, w jego uszach rozlegał się szum, który tłumił wszystko w oku. Słyszał za to dobrze pieśń, którą śpiewano na zewnątrz, po polsku i po rosyjsku, przy wtórze akordeonu. Była to międzynarodówka. Towarzysz Marcin opierał tymczasem wypielęgnowane dłonie na jego ramionach i mówił coś do niego, coś uparcie powtarzał. Ocalały starzec potrząsał bezradnie głową i ślinił się jak wariat. Nagle jego źrenice zanikły, jakby uciekły w głąb głowy. Usta się rozwarły i stary znieruchomiał. Wtedy herszt zdarł z pleców starca surdut. Wielokrotnie wsadzał palec w kałużę krwi, która wypłynęła ze zdeflorowanej dziewczyny, i na koszuli jej dziadka pracowicie i powoli kaligrafował jakiś napis. Kiedy usłyszał z daleka gwizd innego pociągu, wytarł dokładnie dłonie, dał swoim znak do odwrotu i spokojnie opuścił wagon. Jeszcze tego wieczoru szef agentury Policji Politycznej w równem, kapitan Bronisław Buko, wszedł do zakrwawionej salonki. Młodziutka dziewczyna leżała na stole z rozrzuconymi nogami, poniżej spoczywało ciało mężczyzny w średnim wieku, zwinięty w kłębek staruszek, trzecia ofiara, nagle drgnął. Jeszcze żył. Na jego plecach widniał napis Zaran przesyła Polsce serdeczne pozdrowienia. Każdego obywatela Rzeczypospolitej, który mieszkał w województwie polskim i wołyńskim, nazwisko wypisane krwią przejmowało grozą. Bo każdy mógł paść ofiarą noszącego je bandyty, jako przymusowy dostawca dóbr, jedzenia, wódki, pieniędzy potrzebnych żołnierzom, pragnącym, by Polska zamieniła się w kolejną prowincję kraju Rad. Nazwisko to należało do człowieka, za którego głowę policja wyznaczyła niebotyczną dla chłopów kwotę dwóch milionów marek polskich. Do polskiego komunisty, zdrajcy i renegata, którego ludzie od czasu wojny polsko-bolszewickiej napadali na polskie, ukraińskie i białoruskie wioski, żądając spirytusu, jadła i kobiet, a jeśli czegoś z tej trójcy świętej nie dostali, sięgali po cepy, siekiery i piły. Byli awangardą rewolucji, żelazną pięścią proletariatu, która nie pozwalała spać spokojnie kułakom i obszarnikom. Byli oczkiem w głowie Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. Przewodził im 35-letni absolwent Uniwersytetu Kijowskiego, świetnie wykształcony prawnik Marcin Zaran-Zaranowski. Kiedy go opisywali, mężczyźni mówili: inteligentna, zimna, okrutna bestia. Kobiety dodawały często piękna, rozdział 2. Lwów 22 czerwca 22 roku. Życiorys. Ja niżej podpisany Edward Aureliusz Popielski urodziłem się dnia 4 września 1886 roku w Borysławiu. Z ojca Paulina Popielskiego i matki Zofii Stłużnickich. Ojciec mój był inżynierem w rafinerii M Stern i Spółka. Tamże. Dziadowie po mieczu byli właścicielami ziemskimi dóbr Korniłówka w okolicach Korsunia w dawnym województwie bracławskim. Za udział w powstaniu styczniowym mojego dziada Agamemnona Popielskiego herbus Siekierz, spotkały dotkliwe kary ze strony władz carskich konfiskata majątku oraz zesłanie na Syberię. Mimo szykan udało się mojemu dziadowi zachować odpowiedni fundusz, który umożliwił studia mojego ojca na Politechnice w Rydze. Gdy mam lat dziewięć, w roku 1895, giną moi rodzice zamordowani przez bandytów w czasie podróży kolejowej do Odessy. Ja w tym czasie przebywam w Stanisławowie u wujostwa mego. Po śmierci rodziców wychowaniem moim i edukacją zajął się brat mojej matki Klemens Tchórznicki, profesor geografii w CK Gimnazjum I z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie oraz jego małżonka Władysława z W latach 1897-1905 uczęszczałem do pomienionego wyżej gimnazjum, czyniąc znaczne postępy zwłaszcza w matematyce i w językach klasycznych. Po zdaniu matury w roku 1905, samodzielności większej pragnąc, udałem się bez zgody wójostwa na studia do Wiedeńskiej Wyższej Akademii Eksportu Handlowego, Eksport Akademii, gdzie z oddaniem studiowałem języki obce orientalne, turecki i perski. Na skromną stację, wikt i opierunek zarabiałem korepetycjami z zakresu łaciny i greki. Niewystarczające jednak me pobory. Z racji tych prywatnych lekcji uzyskiwane, zmusiły mnie do zmiany uczelni, na której czesne nie byłoby tak dojmujące. Od roku akademickiego 1906-7 do 1913-14, z pewnymi przerwami spowodowanymi niedostatkiem zdrowia i środków, studiowałem na Uniwersytecie Wiedeńskim najpierw matematykę, później filologię. Dysertacja pod tytułem Die Prozodi der griechischen Leinwörter by Plautus, napisana pod kierunkiem profesora Edmunda Haulera i tytuł Doktor Filozofie, były ukoronowaniem mych długich studiów wiedeńskich. W tymże czasie byłem aktywnym członkiem organizacji Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. W roku 1914 udałem się do Przemyśla, gdzie podjąłem pracę jako nauczyciel suplent w CK gimnazjum z polskim językiem wykładowym. Po wybuchu wojny zgłosiłem się do wojska austriackiego jako tzw. Tak jednoroczny ochotnik. Przebywałem w twierdzy przemyśl i po zdaniu egzaminu oficerskiego awansowałem do stopnia porucznika, a potem nadporucznika zwykłego, w styczniu roku 1915. Traf chciał, że doceniono moje zdolności językowe i krótko później zostałem zastępcą adiutanta samego komendanta twierdzy Przemyśl, generała Hermana Kusmanka von Burgneusztetten. Po upadku twierdzy w marcu 1915 dostałem się wraz z dowódcą do rosyjskiej niewoli. W latach 1915-17 przebywałem w niewoli rosyjskiej w Niżnym Nowogrodzie. Na życie zarabiałem hazardem, Karty i szachy. W roku 1917 uciekłem z niewoli, i pod fałszywym nazwiskiem dostałem się do Biełgorodu, do rezerwowego pułku dywizji Strzelców Polskich pod komendą generała Tadeusza Bylewskiego. W lipcu 1917 roku pod Husjatynem odszedłem z armii Carskiej i do 1918 roku ukrywałem się przed Austriakami w rodzinnym Stanisławowie. W listopadzie tegoż roku, kiedy to miasto stało się stolicą Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej, uciekłem do Lwowa wraz z moją kuzynką Leokadią Tchórznicką, jedyną z rodziny wujostwa tchórznickich, która ocalała po Wielkiej Wojnie. Niedługo później, dowodząc kompanią ochotników, walczyłem na persenkówce o miasto Lwów przeciwko ukraińskim oddziałom. W roku 1919 ożeniłem się we Lwowie z aktorką Stefanią Gorgowicz, którą poznałem był kilka lat wcześniej w Wiedniu. Żona ma zmarła w 1920. przy porodzie zdrowej dziewczynki, której nadałem imię Małgorzata Alias Margarita Alias Rita. W roku 1919 zgłosiłem się na front polsko-bolszewicki i walczyłem na terenie obecnego województwa poleskiego i Wołyńskiego, głównie w okolicach Mozyrza. Zimą 1920 wróciłem z wojny i wstąpiłem do urzędu śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Lwowie, gdzie uzyskałem tytuł aspiranta, a rok później podkomisarza policji. W Lwowie mieszkam do dnia dzisiejszego przy ulicy Kraszewskiego 3 Z poważaniem Edward Popielski podpis czytelny Adnotacje służbowe Dotyczy umiejętności Biegła znajomość języka niemieckiego, bardzo dobra rosyjskiego, słaba tureckiego i perskiego. Dotyczy stanu zdrowia Podkomisarz Popielski zataił w przedstawionym życiorysie fakt swej choroby od roku 1895, data śmierci jego rodziców, cierpi na padaczkę światłoczułą epilepsja fotosensitiva, której ataki powodowane są przez drgające źródła światła. Ona to zmusiła go do zmiany kierunku studiów z matematyki na filologię. Wykłady i ćwiczenia z tej dziedziny odbywały się popołudniową i wieczorną porą. Aby się uchronić przed napadami choroby, podkomisarz Popielski nosi czarne cwikiery i za zgodą zwierzchników pracuje głównie w porze nocnej. Choroba podkomisarza Popielskiego i jego nietypowe nocne działania zostały zaakceptowane przez lwowskiego komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej inspektora Waleriana Wilczyńskiego z uwagi na wysoką efektywność działań policyjnych i śledczych. Pomieniony E. Popielski... Mimo dopiero dwuletniej służby, sam doprowadził do ujęcia 32 morderców na ogólną liczbę 41 spraw morderstw prowadzonych przez UŚ KWPP Lwów. Dotyczy moralności. Primo. Wielu informatorów uważa, iż podkomisarza Popielskiego łączy z panną Leokadią Tchużnicką większa zażyłość niż ta pomiędzy kuzynostwem. Podkomisarz Popielski nie kryje się ze swoją słabością do płci nadobnej i informatorzy przypuszczają, iż jego comiesięczne kolejowe wycieczki do Krakowa, salonką, w towarzystwie jednej lub dwóch młodych kobiet wiadomej reputacji, mają charakter pijackich i erotycznych orgii. Do tej pory nie potwierdzono jednak tych pogłosek, wspomnianych kobiet nie zatrzymano, ani nie przesłuchano, a zwierzchnicy podkomisarza Popielskiego, inspektorzy Juliusz Brylewski i Walerian Wilczyński, zaprzeczają zdecydowanie tym doniesieniom, nazywając je plotkami. Sekundo. W czasie lat studenckich... Podstawowym źródłem utrzymania podkomisarza Popielskiego były nie tylko korepetycje, lecz w wielkim stopniu także hazardowa gra w szachy i karty po kawiarniach wiedeńskich. Tercjo. W środowisku przestępczym Lwowa podkomisarz Popielski jest obdarzony przydomkiem łysy i cieszy się tam osobliwym szacunkiem jako ten, co dotrzymuje słowa. Tajne śledztwo poprowadzone pod moim kierunkiem nie wykazało żadnych niezgodnych z prawem umów pomiędzy podkomisarzem Popielskim a tymże środowiskiem pieczątka komisarz Antoni Cewe inspektor do spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji Państwowej podpis nieczytelny rozdział trzeci Edwarda Popielskiego obudził płacz córki dwuletniej Rity przez chwilę leżał w swoim gabinecie, który był jednocześnie jego sypialnią, i wsłuchiwał się w głosy dobiegające z mieszkania. Usłyszał to co chciał: obok zawodzenia małej, uspokajające ciche podśpiewywanie gospodarnej, młodej, silnej i wielkiej jak piec służącej o imieniu zwykłym „Hanna”, lecz nazwisku niecodziennym półtoranos. Gosposia Hania, pochodząca ze wsi Strzelczyska, leżącej 70 kilometrów na zachód od Lwowa, była dla małej Rity piastunką od pierwszego dnia pobytu córeczki na tym najlepszym z możliwych światów, jak mawiał jej ojciec, w młodości pilny czytelnik Leibnica. Frazę tę Edward powtarzał uparcie, choć narodziny Rity stawiały znak zapytania przy tej słynnej leibnizjańskiej konstatacji. Były one bowiem jednocześnie tragedią dla jej matki, jego żony Stefanii. Otóż, dziecko, pchając się ze wszystkich sił na ten świat, rozerwało matczynę drogi rodne, powodując niepowstrzymany krwotok, który odebrał Edwardowi na zawsze ukochaną kobietę. Rolę opiekunki przejęła zatem młoda Hanna, rolę mamki młoda dziewczyna z sąsiedztwa, matki wychowującej zaś kuzynka Edwarda. Starsza od niego trzy lata, niezamężna, Leokadia Tchużnicka, o której cały Lwów plotkował, że na wiaderku z łysym żyi, bo taki fest paniaga nie wytrzymałby bez baby już dwóch lat. Popielski, przywoławszy sobie w pamięci przydomek, którym go obdarzała lwowska ulica, przesunął dłonią po swej pozbawionej włosu w głowie i uznał, że czas najwyższy, aby wstać i ogolić te, które rosły mu nad karkiem i nad duszami. Gdyby ich nie usuwał codziennie piękną, rosyjską brzytwą o srebrnej rękojeści, jego oblicze otoczone by było wiankiem czarnych włosów, co tak irytowało Stefanie. To na jej żądanie po raz pierwszy gładko się ogolił i trwał w tym zwyczaju od ośmiu lat. Wstał, włożył na nos ciemne binokle, narzucił na siebie długą, wiśniową bążurkę z aksamitnymi wyłogami, i otworzył szeroko okno, wciągając w nozdrza znane mu dobrze zapachy podwórka. Woń kwiatów, smarów z nieczynnego dzisiaj warsztatu automobilowego pana Studenki oraz intensywny zapach pasty do butów, które jego sąsiad, pan Mokrzycki, emerytowany porucznik CK Armii, zawsze w niedzielę ustawiał na galeryjce od podwórza i czyścił zajadle tak, jakby od tego zależał jego oficerski honor. Popielski wyskoczył do przedpokoju i krzyknął głośno: No nie, no nie, zaraz ją znajdę, zaraz ją złapię, gdzie ona jest? Rita, do której adresowane były te słowa, krzyknęła radośnie, i do uszu domowników doszedł donośny tupot jej nóżek, który do białości doprowadzał porucznika Mokrzyckiego. Był to stały, niedzielny rytuał ich rodziny. Ojciec głośno zapowiadał swoje nadejście. Dziecko uciekało i ukrywało się w jednej ze swych znanych wszystkim doskonale kryjówek. Ścigający mruczał złowrogo i warczał jak wściekłe zwierzę, szukając rity po całym domu, by w końcu wedrzeć się do jej schowka i wyciągnąć ją stamtąd wśród dzikich okrzyków szczęśliwą i nieco spoconą. Temu co niedzielnemu rytuałowi przyglądały się zawsze dwie kobiety, z którymi mieszkał. Hanna z tak zaaferowaną miną, jakby to ona się ukrywała, i Leokadia z lekkim uśmiechem, maskującym rozmaite uczucia, które nią targały. Poczucie obowiązku wobec swej kuzynicy, jak nazywała Rite, połączone z lekką niechęcią do nieznośnego Bachora, użalanie się nad nieszczęściem swego ukochanego kuzyna, który w wieku 34 lat został wdowcem, oraz smutek, iż jej samej los odmówił szczęścia macierzyństwa. Tej upalnej lipcowej niedzieli Rita była wierna ich stałym obyczajom i oczywiście gdzieś się ukryła. Odgłosy wskazywały, że najpewniej w służbówce. Popielski wtargnął do salonu z rykiem bawołu i od razu zauważył, że coś jest nie tak jak zwykle. Nie dostrzegł ani Hanny, która zdążyła już wyjść do kuchni, ani zwykłego uśmieszku Leokandii, zwanego przez niego miną Monlizy. Tym razem uśmiech jego kuzynki był inny, nieco sztuczny i adresowany do człowieka, którego popielski ani się spodziewał, ani spodziewać się nie chciał. Inspektor Juliusz Brylewski siedział sztywno w ulubionym fotelu gospodarza pod dużym stojącym zegarem marki Adler, usadowionym pomiędzy oknami, za którymi rozpościerał się rozgrzany porannym słońcem ogród jezuicki. Popielski wiedział, że tego ranka nie będzie się bawił z Ritą. Dzień dobry, panie inspektorze, powiedział, starając się, aby w jego głosie nie zabrzmiała nawet nuta rozczarowania i irytacji. Dzień dobry, panie podkomisarzu. Brylewski wstał i podał mu rękę, co prawie nigdy się nie zdarzało. Edward uczynił to samo i w tym momencie zrozumiał, dlaczego jego zwierzchnik wyświadcza mu ten zaszczyt. Brelewski przyciągnął go lekko ku sobie i szepnął. Bardzo ważna wyjazdowa misja. Omówmy to sam na sam, bez pańskiej kuzynki. Popielski cofnął się i oparł o stół. Sięgnął po leżącą tam papierośnicę, narażając się na późniejsze wymówki Leokadii, która twierdziła, że nie ma nic bardziej niezdrowego, niż palenie naczczo. Z niezapalonym papierosem w ustach spojrzał na inspektora. Jeśli to misja poza Lwowem, rzekł spokojnie, to przy tej rozmowie musi być moja kuzynka. Proszę, Lodziu, zostań z nami. Powiedział to bardzo szybko, z niechęci do zwierzchnika i szacunku do Leokadi. Tylko pod takim warunkiem, że nie będziesz palił naczczo. Kuzynka uśmiechnęła się, ujmując smukłymi palcami pianistki ucho miśnieńskiej filiżanki. Ta 39letnia kobieta wyglądała pięknie w beżowej sukni z pąsową różą. Szczupła, wysoka, o bladej, pociągłej twarzy i ciemnych oczach, których wielkość i blask podkreślał delikatny makijaż. Edward myślał w takich chwilach, że jest świeża i jasna, jak lipcowy poranek. Ten komplement byłby tego dnia jak najbardziej na miejscu z uwagi na okoliczności czasowe, ale po pierwsze nie chciał go wypowiadać przy brylewskim, a po drugie. Po pewnej nocnej scenie pomiędzy kuzynowstwem, niewinnej w gruncie rzeczy i niezakończonej niczym zdrożnym, unikał jak mógł momentów, w których do ich platonicznej, rodzinnej miłości wtargnąłby erotyczny element. Brylewski obejrzał się dookoła, jakby szukał kogoś, kto mógłby dodatkowo podsłuchiwać ich rozmowę, po czym usiadł z powrotem pod zegarem. Popielski wciąż stał. Słucham, rzekł sucho. Co to za tajna misja tak pilna, że raczył mi pan inspektor złożyć wizytę w niedzielny poranek i to jeszcze przed sumą. Brylewski, niezmiernie pobożny i bogobojny, przemilczał tę dość zgryźliwą aluzję, uznawszy, że zakłócenie przez niego miru domowego może naturalnie skutkować złością podkomisarza wyrażającą się w końśliwych uwagach. Poprawił jasny krawat. Otarł czoło wierzchem dłoni i przyjrzał się swojemu podwodnemu. Ten wyglądał na zmęczonego i niewyspanego. Czarne cwikiery ukrywały oczy, ale były zbyt małe, by ukryć ciemne cienie i podpuchnięcia pod nimi. Mocna kwadratowa szczęka oraz tył głowy pokryte były ostrym, kiełkującym zarostem. W odróżnieniu od jego twarzy, ubiór Popielskiego, choć przecież domowy, a nawet nocny, nie był w najmniejszym nawet stopniu sfatygowany. Spod wiśniowej bążurki wystawały spodnie od piżamy, z widocznymi śladami zaprasowanych kantów, oraz stopy w białych, jedwabnych skarpetach i błyszczących od pasty domowych pantoflach. Spod obszytych aksamitem mankietów wyłaniały się wypielęgnowane mocne palce, które miały zapewne niedawno kontakt z manikiurzystką. Wybaczy pani, Brelewski ukłonił się Leokadii, jakby wciąż chciał opóźnić moment wyjawienia celu swojej wizyty, ale będę mówił o rzeczach drastycznych. Czynię to w Pani obecności na wyraźne żądanie jej kuzyna. Podkreślam jednak, że sprawa jest ściśle tajna. Leokadia przez sekundę chciała powiedzieć, że Edward mówi jej o wszystkich prowadzonych przez siebie sprawach, że w niej jednej mu pomogła swoimi pytaniami i celnymi uwagami. Ugryzła się jednak w język. Była zbyt dumna, by tłumaczyć się temu człowiekowi o obgryzionych paznokciach, który w swym źle dobranym, najwyraźniej konfekcyjnym, białym garniturze wyglądał jak sprzedawca lodów. Ten jego garnitur upodabnia go, myślała, do chytrego ulicznika, który się przymila, a w dłoni kastet ściska. Konstatacja Leokady Tchórznickiej nie była daleka od prawdy oczywiście w sensie metaforycznym. Po przymilaniu się nadszedł właśnie moment ataku. Zostaje pan wezwany do tajnej roboty politycznej, daleko stąd. Szeroka twarz Brzelewskiego rozpromieniła się w nieukrywanej radości. Na czas nieokreślony. Będzie pan działał na Polesiu Wołyńskim, na pograniczu województw. Dzisiaj jedzie pan nocnym do Równego. Oto bilet klasy pierwszej. Broń Pobierze pan z magazynu. W równem zgłosi się pan do kapitana Bronisława Buki z tamtejszej agentury defensywy politycznej, od którego otrzyma pan dalsze rozkazy. Do pokoju weszła nagle Rita. Miała na sobie jedwabną koszulkę nocną, wyhaftowaną przez Hannę w zielone misie i zajączki. Jej buzia drżała, a na gęstych czarnych rzęsach pojawiły się duże krople. Jedna z nich spadła na policzek. Rita wybuchnęłaby płaczem, ale powstrzymała ją obecność jakiegoś starszego pana, która uniemożliwiła codzienny rytuał i wprowadziła do domu nieokreślone, lecz doskonale wyczuwane przez dziecko napięcie. Spojrzała na ojca wielkimi, okrągłymi oczami swojej matki, jakby chciała powiedzieć, dlaczego tatuś się dzisiaj ze mną nie bawi. Chodź, kochanie. Edward wyciągnął ręce do małej, przycisnął ją do piersi i ucałował. – Odmawiam, panie inspektorze. Nie chcę rozłąki z córeczką. Brylewski wstał i przybrał poważny wyraz twarzy. Ze swoją namaszczoną miną wyglądał teraz jak pewien zapiewajło, którego Lodzia raz widziała na rusińskim weselu. – To jest rozkaz – powiedział twardo. – Nie może pan odmówić. – Zawsze mogę odmówić – przerwał mu Popielski i przycisnął do gładkiej buzi dziecka swój nieogolony policzek – Mam wybór, panie inspektorze. Cechuje mnie, tak jak pana, wolność ludzkiej woli. Brylewski sapnął i zapalił papierosa. Nie miał ochoty na filozoficzne dyskusje, w które czasami wciągał go podwładny. Zaciągnął się głęboko i dla zdobycia chwili zwłoki spojrzał na wystrój salonu popielskiego. Wszystko, co widział, mocno kontrastowało z nowo bogackim urządzeniem jego własnego mieszkania przy parku stryjskim. Tu fortepian, tam ordynarny patefon. Tu meble o mocnych, wysmukłych nóżkach, u niego zwaliste, potężne i przeraźliwie żółte grzmoty, które żona nazywała jakoś z francuska. Tutaj imitacje greckich rzeźb, tam kryształy i ogromne kwieciste talerze na odpowiednich podstawkach. Brylewski, syn organisty spod Sanoka, poczuł się jak parias w tym klasycystycznym salonie. Wraz z tym uczuciem niższości pojawił się chłopski spryt, aby ograć tego delikatnego panicza, który używa łaciny i wciąż odwołuje się do filozofii. Ton zwierzchnika zrobił się miękki i przymilny. Wczoraj wieczorem wezwał mnie do swojego domku letniskowego w Brzuchowicach komendant Wilczyński. On też dostał rozkaz. Wie pan od kogo? Od samego ministra Kamieńskiego. Najpierw Kamiński opowiedział o pewnym starym powstańcu styczniowym, który umarł na atak serca po ataku na pociąg relacji Wilno Mochylany. Widział tragedię swojej rodziny, stracił przytomność, a wczoraj serce mu pękło. Ale o tym za chwilę. Minister zadał Wilczyńskiemu wiele pytań. Kto jest najlepszym we Lwowie specjalistą od spraw rosyjskich? Kto dobrze mówi po rosyjsku i zna mentalność Rosjan? Kto jest takim gwałtownikiem, że nie będzie szczędził żadnych drastycznych środków, by poskromić zwrotnialców bolszewickich, którzy na Polesiu Wołyńskim napadają na pociągi? No kto? Pytał. Ten długi i nieoczekiwanie retoryczny wstęp wycisnął z brylewskiego siódme poty. Usiadł ciężko na fotelu, a sprzęt ten, pchnięty nieco, uderzył o zegar, który zadźwięczał ostrzegawczo. Te same pytania zadał mi wczoraj Wilczyński, mruknął inspektor. Odpowiedziałem mu tak. Kto może znać lepiej mentalność rosyjską niż ten, co w rosyjskiej niewoli dzień i noc grał w szachy i karty z starskimi oficerami, czasem o własne życie? Kto jest większym gwałtownikiem, niż ten, co mnie, swemu zwierzchnikowi, rzuca się do oczu? Jak brzmi nazwisko tego człowieka? Edward Popielski odparła w zamyśleniu Leokadia. Tak się nazywa ten mężczyzna. Człowiek o tym nazwisku i takich właśnie cechach charakteru ucałował swoje dziecko i zdjął je z kolan. Od dwóch lat jestem wdowcem, panie inspektorze, powiedział. Kiedy moja Stefania umierała, byłem na wojnie. Gdybym był wtedy przy żonie, uratowałbym ją. Poruszyłbym niebo i ziemię i uratował. Kocham nad życie moją małą córeczkę miłością ojcowską. Kocham też moją kuzynkę miłością prawdziwie braterską, poprzysiągłem nigdy ich nie opuszczać. Zawsze być przy nich, by je chronić. Takie jest zadanie mężczyzny, i wykonam je, choćby mnie pan jutro nie wpuścił do komendy. To wszystko, panie inspektorze, to moja ostateczna odpowiedź na pańską propozycję. Brylewski zabębnił palcami po poręczy fotela. To nie wszystko. Ja wszystkiego nie powiedziałem mruknął i przeszedł na łamaną Niemczyznę, by dziecko nie zrozumiało. Nie miał pan wpływu na śmierć własnej żony. Nie miał pan też wpływu na śmierć swojej matki. Ale teraz ma pan wpływ na to, aby tacy zwrodnialcy, podobni tym, co wtedy napadli na pociąg, którym jechali pańscy rodzice, nie stąpali już po naszej ziemi. Ten powstaniec styczniowy, o którym panu mówiłem, umarł wczoraj, a jego piętnastoletnia wnuczka miała krew na nogach i na brzuchu. Została schańbiona. Popielski wstał od stołu i wyszedł z pokoju, prowadząc dziecko za rączkę. Z korytarza dobiegło skrzypienie drzwi do łazienki, których Edward nigdy nie miał czasu naoliwić, a Hanna z jakichś względów nie potrafiła. Potem zaś charakterystyczny brzęk. Jak zawsze, gdy wyjmował ze szklanki przedmiot, który wygrał w karty siedem lat wcześniej: starą rosyjską brzytwę z rękojeścią inkrustowaną srebrem. Rozległo się też szczebiotanie Rity, która uwielbiała przyglądać się, jak ojciec się goli. Dokąd on poszedł? W głosie Brylewskiego zabrzmiała ulga wobec przejścia na polszczyznę. Do łazienki, aby się ogolić odparła Leokadia. Czyli odmówił. Cicho skomentował inspektor i spojrzał chytrze na kobietę. No cóż, komendant będzie rozczarowany bardzo rozczarowany. Minister również. Wręcz przeciwnie Leokadia wstała, aby dać do zrozumienia, że ma dość tej rozmowy. On nigdy się w niedzielę nie goli. Powiada, że daje odpocząć twarzy, chyba że ma zamiar gdzieś wyjechać na przykład do równego. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.